Cześć, witajcie moi drodzy. Na początku filmu, oczywiście, bardzo proszę o zgaszenie pochodni, schowanie wideł, bo będziemy rozmawiali na temat siły wyższej. Zapraszam. Więc, tak, kochani, pierwsza, najważniejsza rzecz, oczywiście, jeżeli chodzi o początek filmu, to. Mamy teraz czas na żebro lajki, więc bardzo proszę o łapkowanie, subskrybowanie kanału. Przede wszystkim, kurczę, bo 40% widzów nie subskrybuje kanału, więc nie bądź cebula, daj suba. Alkoholizm to nie jest choroba weneryczna i to, że zasubskrybujesz kanał bez zniewolenia, nie znaczy, że z tobą coś nie gra. Dopompuj moje ego i daj suba, po prostu. Poza tym, oczywiście, komentujcie, udostępniajcie te materiały, jeżeli uważacie, że one są jakieś tam sensowne. I jeżeli dodatkowo chcesz wesprzeć moją pracę, to w opisie filmu jest info, jak można to zrobić. Bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie, to naprawdę daje mi motywację i pozwala znaleźć czas na nagrywanie tych filmów. Kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat siły wyższej. Tak ogólnie z grubsza, bo to jest tak temat ogromny, że jakiś wiecie, random z internetu jest za krótki, żeby zgłębiać zbytnio te tematy. To jest oczywiste. Bardziej mi chodzi o. Pewną postawę życiową, niż to, czy faktycznie ktoś tam jest wierzący czy niewierzący, i jak to z tą siłą wyższą jest. Bo trafiając do terapii, jakby tam się nie napotykacie na siłę wyższą, natomiast trafiając do AA, prędzej czy później na temat siły wyższej będzie. Yy, I będzie czasami w taki sposób, według mnie, kompletnie odklejony yy, i wręcz szkodliwy, a czasami całkiem fajnie i sensownie. Ja bym chciał się po prostu podzielić yy, moim. Doświadczeniem, moimi przemyśleniami na ten temat. Czyli, jak to jest z siłą wyższą, jeżeli jestem niewierzący? Ja generalnie jestem wierzący na wstępie filmu, ale naprawdę nie mam najmniejszego problemu z tym, że ktoś nie jest niewierzący po prostu. No nie robi mi to jeju. I tutaj, kochani, pierwsza rzecz, na, które, na którą warto sobie zadać pytanie, jeżeli jesteś niewierzący, to powiedz mi. Nie, no nie, nie mów mi, bo w sumie nie wiem, czy mnie to interesuje, ale jeżeli chcesz powiedzieć, to możesz powiedzieć sobie odpowiedz na to pytanie dlaczego jesteś niewierzący? Skąd wynika takie przeświadczenie? Czy jest to awersja do reliki? Na przykład, bo Bóg kojarzy ci się z nowym Audi Księdza. Bo ktoś ci tam, nie wiem, tłuk na religii ze dziennikiem, wiesz, do głowy jakieś formułki, przykazania albo inne, zakazy czy nakazy, wiecie o co chodzi. Być może tak jest i spokojnie ja to naprawdę rozumiem, nie? bo czasami wiecie też, patrząc na pewne działania ludzi, to sobie myślę, Boga nie ma, nie? ale to też jakby nie tak, to jest inna inszość. Odpowiedz sobie teraz naprawdę na luzie, bo generalnie, wiecie, na temat Boga i polityki to się nie rozmawia. No kurde, wyciągnijmy te kije z dupy, to się nagle będzie można dogadać na te tematy, również po prostu. Ne? Więc to nie chodzi o te tematy, tylko o pewną naszą dojrzałość. Czy my jesteśmy wystarczająco dojrzali, żeby o tym mówić? Zwyczajnie, no po prostu trzeba wziąć to na klatę i tyle. Więc tutaj warto sobie zadać, kochani, pytanie: dlaczego jestem niewierzący? Czy to właśnie wynika z pewnych doświadczeń, przede wszystkim pewnie religijnych, niefajnych i niebo nie po prostu? Czy doświadczyłeś bardzo dużo, bardzo trudnych rzeczy, yy, trudnych, ogromnych doświadczeń i dlatego po prostu mówisz, gdyby Bóg był, to by moje życie wyglądało inaczej? Czy nie wiem, popatrzysz na świat, jak wygląda i tak dalej, i uważasz, że po prostu Boga nie ma? Yy, czy może jest to coś takiego, że bardzo dużo czytałeś, intelektualnie do tego podeszłeś, i dochodzisz do wniosku, że to jest trochę takie, taki psychologiczny mechanizm oszukania samego siebie w tym ogromnym, w tej ogromnej nicości, no łatwiej po prostu ludziom żyć, kiedy uważają, że ma to sens. No bo to też my generalnie jako ludzie jest taki mechanizm psychologiczny, że lubimy wiedzieć, że to, co się dzieje, ma sens. Stąd zresztą. Teorie spiskowe różne, one bardzo świetnie się, wiecie, no, kleją wszystkim, bo one w taki bardzo krótki, prosty sposób starają się wyjaśnić, jak działa rzeczywistość. A rzeczywistość w rzeczywistości jest bardziej skomplikowana. Jakie zdanie? Co? Rzeczywistość w rzeczywistości. Sylwester Bykowski 2023. Coś pięknego. Dobra, więc zadaj sobie takie pytanie: dlaczego jesteś niewierzący? Bez oceniania. To, że czy wierzysz, czy nie wierzysz, to nie ma znaczenia ogólnie. Tak po prostu, no. Dla siebie masz odpowiedzieć na to pytanie, bo może się okaże, że z tą siłą wyższą to nie jest tak, że jesteś niewierzący, ale jednak gdzieś tam wierzysz, że jest jakiś byt, jakieś coś. Ale to żadna religia nie pasuje. Nie? No to to już nie jest wtedy ateista, nie? tylko agnostyk. Teraz nie jestem pewien. Pozwólcie, że sobie wygooglam, ale chyba tak. Nie, to jeszcze nie inaczej. Dobra, wiecie o co mi chodzi generalnie. Kochani, i dlatego po tym pytaniu warto sobie przeskoczyć jakby do kolejnej rzeczy z czym też ci się ten Bóg siła wyższa kojarzy. Czy jest to coś takiego, że mm, właśnie, no waudi księdza, czy jest to dla ciebie, nie wiem, Budda, no Budda nie był Bogiem, czy Jezus, czy Mahomet, czy coś. I tutaj... Jakie są w ogóle konotacje Twoje do tego słowa? A może to Ci się kojarzy po prostu, wiesz, z jakimś, nie wiem, z zatęchłym krajem kwitnącej cebuli, czyli polską, czy coś? To generalnie w ogóle można pomyśleć, z czym to Ci się wszystko kojarzy. Ale najważniejsze to wiedzieć i tutaj trzeba ogromnej pokory, jeżeli chcesz, to sobie jak najbardziej w te tematy wejść, o których zaraz powiem. Ale tutaj zacytuję, to jest z księgi Izajasza, Izajasza y, bo myśli moje nie są myślami waszymi, a nie wasze drogi moimi drogami. Wyrocznia Pana, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. I to jest takie trochę, wiecie, coś ciągnięcie, nas do parteru i uważam bardzo dobre i sensowne. I nie dlatego, że my, jako rasa ludzka, to jesteśmy w ogóle takie robaki gdzieś w tym czarnym wszechświecie i jesteśmy nic nie warci, tylko dlatego, że są rzeczy nawet na tym świecie, których nie jesteśmy w stanie absolutnie ogarnąć. I im więcej wiemy w sensie naukowym, tym więcej pytań mamy. Z każdą odpowiedzią na jakieś pytanie pojawiają się dwa kolejne pytania kochani bardzo polecam tak od czasu do czasu podnieść głowę znad y, talerzu z rosołem i spojrzeć trochę dalej i ja wiem że oczywiście większość widzów tego kanału tak robi tu jakby nie ma żadnej nowości ale na przykład wam polecam zainteresować się tematem nie wiem no wszechświata chociażby tak wiecie Gdzieś tam do jakiegoś obiadu sobie w tyle włączyć astrofazę. Czy generalnie jak na YouTube sobie wpiszecie, wszechświat. Jest chyba tam taki film dokumentalny poza granicami wszechświata, czy coś takiego. Można sobie to włączyć. I zobaczyć, jak to jest wszystko ogromne i, i niepojęte. Astrofazę kanał, oczywiście polecam, czy Astronarium. Wow, to jest wow, nie! Albo można iść jakby w ten mikro wszechświat, czyli w fizykę kwantową. Tutaj Andrzeja Dragana polecam posłuchać. Tam to się w ogóle dzieje, jazda bez trzymanki, nie? że pewne rzeczy mogą być w dwóch miejscach naraz. Nie? Czy obserwowany punkt zachowuje się inaczej, jak nieobserwowany punkt. To chodziło akurat o fotony światła. Uf, po prostu. Coś takiego. I teraz kochani, jeżeli yy, ja jestem na przykład na meetingu, jakiś czas temu byłem, i tam się zaczęła gadka na temat właśnie Siły Wyższej. I słyszę coś takiego, że jak się modlisz, to módl się do Maryi, bo Maryja była Matką Jezusa, więc załatwisz szybciej swoje prośby i w ogóle będzie super. Nie? No właśnie. Yy... I wtedy sobie myślę, Boga nie ma, nie? Po prostu, wiecie o co chodzi. Kochani, należy to rozdzielić. Okej, okay. wiara, w sensie religia, religijność, yy, tradycja, to są wszystko rzeczy ważne, potrzebne z socjologicznego punktu widzenia, jak najbardziej. Natomiast jeżeli mówimy o sile wyższej, hej, to jest. Niepojęte, po prostu, tak jak jest napisane, jak byk, tak, w Biblii, skoro jesteśmy, bo ja generalnie mi najbliżej do chrześcijaństwa, z racji też no, tradycji wychowania wiary mojej, no jakby, ale hej, to jest tak niepojęte, tak nieogarnięte przede wszystkim, i tutaj my potrzebujemy pokory, przede wszystkim masy, masy pokory. Więc jeszcze raz, nie musisz wierzyć w jakąkolwiek religię. Na musisz wierzyć, to jest twoja sprawa. Ale po prostu się zastanów: wszechświat ten zewnętrzny, w sensie ten ogromny, i wszechświat ten wewnętrzny, bardziej ten taki mikro wszechświat związany z fizyką kwantową, też jeżeli chodzi o naszą psychikę, to jest wszystko tak ogromne, tak niepojęte, że my tak naprawdę nie mamy pojęcia, co jest grane. Po prostu i być może coś jednak jest na rzeczy, również z religiami, które gdzieś tam nam towarzyszą. Tu chodzi o taką refleksję, kochani, przede wszystkim o postawę życiową pewną nie tłuc się po prostu na widły i pochodnie, no bo wiadomo, bo to, bo tamto, nie? Ciemnogród albo my postępowi, proszę, nie? Jak się tak spojrzy na to całościowo, to można spokornieć i bardzo zachęcam do takiej postawy, przede wszystkim. Jeszcze raz tłumaczę. Nie ma znaczenia mi teraz o religię żadną, absolutnie. Bardziej o postawę życiową, o pewną pokorę, że są rzeczy, których absolutnie nie ogarniamy. Wiecie, co, kiedyś pracowałem w świeciu, w szkole, żeśmy remont taki duży robili i tam takie małe, astrono znaczy no tam ogólnie było to, teleskopy różne stały, takie astronomiczne. I tam, wiecie co, yy, gapiłem się w słońce przez taki teleskop specjalny, oczywiście. Wow, to, to było coś, nie? to naprawdę było coś. Nie? Yy, miałem od mojego kolegi pożyczone dwa lata temu taki teleskop, czy to nie, dalej już niż dwa lata temu. Teleskop astronomiczny, taki już śred, średniej wielkości. I gapiłem się, wiecie co, na Wenus, spoko, Mars, też ok Ale wiecie co, jak widziałem Jowisza. Z pasami na planecie, yy, z księżycami Jowisza, tam cztery największe księżyce widziałem, czy patrzyłem na Saturna z pierścieniem na żywo, jakby twarzą w twarz, w pewnym sensie, przez teleskop. To było mistyczne doznanie, więc wręcz. I wow, naprawdę polecam każdemu coś takiego, bo to uczy pokory bardzo mocno. Spojrzeć, kochani, po prostu czasami trochę dalej niż na talerz z zupą, czy w telewizję. I się tak wiecie, no zastanowić. Ej, może po prostu jest jakiś system, który działa, no a ogólnie działa po prostu. To jest, kochani, tak jak już schodząc na Ziemię, jeżeli masz samochód, wielu z nas ma samochody, ilu z nas samochody jest w stanie naprawić? Ja w ogóle. Ja to tam mogę zmienić żarówki koła, ale jeżeli chodzi o mechanikę, to jest masakra. Większość z Was mieszka w domach, ilu z Was wie, jak zbudować dom, jak go ogarnąć, jak go zrobić i tak dalej. No tu akurat ja wiem. Ale wiecie o co chodzi? Po prostu nie ogarniamy tematów. Ja nagrywam to do mikrofonu, to się tutaj składa na komputerze. Mam też telefon, ale ja tak technicznie to nie mam bladego pojęcia, jak to działa. No kurde, działa, ktoś zrobił, po prostu i to działa. I teraz tu, jakby, kochani, idziemy do sedna: siły wyższej dla osób niewierzących. Siła wyższa, czyli jakaś siła, jakiś system, jakiś byt, jakieś coś, wstaw tam, co chcesz wyższa od ciebie. Czyli możesz czegoś nie rozumieć i okej, okay, przecież no nie na wszystkim trzeba się znać, pomijając, że to jest w ogóle niemożliwe. I zobacz, akceptujesz wiele różnych rzeczy, nie masz pojęcia jak działa telefon, być może jak działają samoloty, a kurde latają. Weźmiesz tabletkę na ból głowy, generalnie nie wiesz jak ona działa, pewnie, że możesz wygooglać i się, wiesz, tam doczytać, ale mimo wszystko i tak nie jesteś w stanie wszystkiego ogarnąć. I to jest właśnie siła wyższa. Czyli jest pewne coś, nie rozumiem jak to działa, ale działa. jeżeli działa i pomaga innym, to co ja się będę nad tym zastanawiał? No po prostu spróbuję. Weź takich anonimowych alkoholików. Kilkadziesiąt lat spotykają się alkoholicy i nie piją. Kurde, nie oszukujmy się, jak się alkoholicy spotykali, kto by tak wiesz, na, na logikę. Przecież alkoholicy, jak y, mówią dzień dobry, to kłamią oszukują samych siebie, nie są w stanie spełnić najbardziej podstawowych jakichś yy, ustaleń, które sami sobie nawet dali. No, miałem wypić mniej tym razem, kurde, i wyszło jak zwykle, nie? Nie miałem się narobać, nie miałem zrobić burdy. Yy, zamiast 10 piw miałem wypić dwa yy, I znowu nie wyszło, i tak w Komo Macieju, no chyba znamy to wszystko, tak? I tu nagle się okazuje, że gromada alkoholików się spotyka, nie chlają kilkadziesiąt lat, jako anonimowi alkoholicy, rozrasta się to na cały świat i to działa. I to może być Twoją siłą wyższą. Siła wyższa dla niewierzących, kochani, to jest przede wszystkim jakiś system, jakiś twór, jakieś coś, które nie wiadomo do końca jak, ale działa. I ty nie musisz się zastanawiać, jak, dlaczego to działa. Chcesz możesz. Częściowo by znalazł pewnie odpowiedzi, dlaczego akurat nawet anonimowi alkoholicy działają. Co tam się zadziało, że to chwyciło. Ale jest cała masa rzeczy, generalnie w większości rzeczy, my nie ogarniemy, po prostu, absolutnie. Nie ma na to szans. I to uczy pokory. I o taką pokorną postawę, czyli widzenie siebie w prawdzie, a widzenie siebie w prawdzie to tak, odpowiadam za swoje życie, odpowiadam za swoje myśli, odpowiadam za to, co mnie w życiu spotyka, w większości wypadków, ale nie mam na wszystko wpływu, wszystkiego nie wiem, wszystkiego się nie dowiem. Widzenie siebie wprawdzie, tym jest pokora. I o taką pokorę, o taką postawę, o taką siłę wyższą w, w trzeźwieniu, moim zdaniem, chyba chodzi. Kochani, dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. Yy, podzielcie się Waszym doświadczeniem, proszę, z siłą wyższą. Yy, I tyle. A my się widzimy w klinie. Mam nadzieję, że udało mi się to jakoś w miarę sensownie wyjaśnić. A ja Wam życzę, kochani, dobrego dzionka. Pozdrawiam cieplutko. Cześć!